Witam Państwa na kolejnym szkoleniu. Tym razem zobaczymy, jak stworzyć równoległy bok z otworami montażowymi. Przejdźmy do designera. Możemy go otworzyć również tutaj bezpośrednio z naszej strony. Tutaj mamy Product Designer Mevaco. Oczywiście już jestem zalogowana wcześniej. I poniżej, pod opisem, wypróbuj Product Designer. Kliknę. I dzięki temu już będę mogła zobaczyć mój program. Oczywiście zaczynamy od ustalenia parametrów. Wybiorę tym razem perforację podłużną LVL. Jakieś większe oczko, może 5x20. Podziałka 9x24. Mały początek perforacji. Materiał to stal. Półtorówka. Bez obróbki powierzchni, czyli bez malowania proszkowego. Klikam na dodaj nową pozycję, zatwierdzam parametry, klikając dalej i wybieram jeden z szablonów Mevaco. Tutaj mamy szablon o nazwie równoległobok. Ja go właśnie będę chciała wybrać i ustalić pewne parametry. Chciałabym mieć szerokość formatki 1000 mm, kąt zadany 60 stopni, natomiast długość tego boku będzie 1300. I z tak ustalonymi parametrami klikam konfiguruj. Oczywiście w momencie, kiedy zmieniam parametry, nie wiem, kąt nachylenia, te odległości są automatycznie dopasowywane. Kliknijmy konfiguruj i przejdę do pola perforacji. Pojawił się oczywiście błąd. Za wąskie, nieperforowane krawędzie. Zaraz to naprawimy. Tylko jeszcze wyłączę linię siatki w tle, kryję parametry. To zrobimy bardzo szybko przy pomocy narzędzia dopasowanie. Już wielokrotnie używaliśmy go. Piszę margines 100 mm po obwodzie. Zaraz będę mieć wyznaczony margines 100 mm wzdłuż krawędzi. I wszystko jest w porządku, tylko jednej rzeczy mi brakuje. Chciałabym tak naprawdę, żeby ten równoległobok był zwrócony w przeciwnym kierunku. Nie mogę tego zmienić tutaj na tym rysunku. Nie mogę dopasować tego kąta już w tej formatce. Muszę zacząć wszystko od nowa. W związku z tym przechodzę znowu do podsumowania. Skasuję tą formatkę i dodam kolejną pozycję. Pokażę Państwu, jak narysować równoległobok, ale biegnący w przeciwną stronę. Kliknę znowu szablon Mevaco równoległobok. Tu wystarczy, bym wpisała minus. Minus oznacza zmianę kierunku. Widzicie, że kąt również został oznaczony jako ujemny. Klikam konfiguruj. I mam już moją formatkę. Przechodzę do pola perforacji, wyłączę linię siatki w tle i to jest nasz równoległobok. Kolejne zadanie to rozmieszczenie otworów montażowych. Oczywiście jak przejdę do otworów montażowych, wybiorę otwór montażowy podłużny, największy, 20x40, to zobaczymy zaraz, że on biegnie horyzontalnie. A ja bym chciała, żeby on biegł po tej krawędzi. W tym celu oczywiście muszę znać ten kąt. W związku z tym najpierw zmierzymy kąt nachylenia, ten kąt rozwarty. Klikam kąt, zaznaczam jego początek, wyznaczam pierwsze ramię, drugie ramię, widzę, że to jest 127 stopni. W tym układzie już wiem, że otwór montażowy będzie pod kątem 127 stopni. I widzimy, że on już został obrócony i biegnie dokładnie równolegle do naszej ukośnej krawędzi. Kolejne zadanie to wyznaczenie linii pomocniczych, które pozwolą mi regularnie i dokładnie rozmieścić otwory montażowe. Ja bym chciała mieć linie pomocnicze w odległości 50 mm. Kąt już znam, to 127 stopni. Wyznaczam pierwszą linię pomocniczą. Wyznaczam drugą linię pomocniczą. Dodatkowo wyznaczę jeszcze linię pomocniczą poziomą i od góry i od dołu, tak? 200 mm to będzie pierwsza wyznaczona poziomo. 200 i minus 200. Zapomniałam powiększyć margines, ale to też żaden problem. Przejdę do pola perforacji, dopasowanie 100 mm. No i z tak dobranym marginesem możemy przejść z powrotem do zakładki otwory montażowe. Mogę już rozmieścić moje otwory podłużne.
Oczywiście w punktach przecięcia linii pomocniczych umieszczam otwory montażowe. Jeszcze jeden. No i gotowa formatka jest już gotowa do produkcji. Przypuśćmy, że Państwo mieliby więcej podobnych formatek, tylko o zmiennej długości. Nie ma problemu. Możemy je tak naprawdę skopiować. To jest najszybsza metoda. Klikam na tą ikonę, klikam kopiowanie, no i otwieram kolejną formatkę. Przechodzę znowu do zakładki otwory montażowe i teraz klikam na strzałkę i wybieram krawędź, którą chcę przesunąć razem z wszystkimi punktami. Poprzez zaznaczenie prostokątne wybiorę tą krawędź, punkty zostały zaznaczone, widzicie Państwo, i przesunę tą krawędź o 100 mm. No i oczywiście wymiary się również uaktualniły. I z tak dobranymi formatkami już jestem gotowa, żeby złożyć zamówienie. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam kolejne szkolenia.